Szanowni Państwo, witam Państwa w Klubie Myśli Obywatelskiej imienia Tadeusza Mazowieckiego przy Europejskim Centrum Solidarności. Dzisiejsze spotkanie jest szczególne. Otóż jest to 10. nasze spotkanie online w dobie pandemii, a ponadto kwiecień to miesiąc urodzin naszego patrona, Tadeusza Mazowieckiego, ostatniego premiera PRL i pierwszego premiera III Rzeczpospolitej, którego urzędowanie przypadło na niezwykle dynamiczne i kosztowne społecznie czasy wprowadzania tzw. planu Balcerowicza, który miał przeprowadzić gospodarkę Polski od systemu komunistycznego do rynkowego. Młodzi nie mogą pamiętać, że rząd Tadeusza Mazowieckiego przejął zbankrutowany gospodarczo kraj z szalejącą hiperinflacją. W wystąpieniu przed Sejmem Kontraktowym 24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki mówił: rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczymy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. Ten fragment niestety był bardzo wielokrotnie manipulowany przez prawicowych publicystów i polityków. Znacząca była również rola Tadeusza Mazowieckiego na arenie międzynarodowej. Komisja Praw Człowieka ONZ w roku 1992 uczyniła go specjalnym sprawozdawcą konfliktu w byłej Jugosławii. Tadeusz Mazowiecki był demokratą w pełni tego słowa znaczeniu. I o tych lekcjach demokracji będziemy dzisiaj rozmawiali. Zaproszenie do tej debaty przyjęli pani dr Anna Machcewicz, historyk, badaczka dziejów najnowszej Polski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witamy panią doktor, rozumiem, że się słyszymy. Andrzej Brzeziecki, historyk, dziennikarz, publicysta, autor i współautor książek reporterskich. Panie Andrzeju, słyszymy się, rozumie? Ja słyszę. Świetnie, dziękuję. Kolega Władysław Raseniuk, przedsiębiorca, poseł trzech kadencji, działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny w PRL. Słyszymy się, Władek? Nawet rozumiemy. Ekstra. Pan profesor Andrzej Fryszke, historyk, specjalizuje się w zakresie historii najnowszej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, słyszymy się. Witam, dzień dobry. Mam nadzieję, że dotrze do nas, bo na razie stoi w korku, pan dr Janusz Lewandowski, ekonomista, eurodeputowany, były poseł i minister przekształceń własnościowych. Natomiast rolę moderatora zgodził się przyjąć dzisiaj pan Bazyl Kerski, politolog, eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Dziękujemy, panie dyrektorze. Proszę Państwa, jak zwykle widzowie i słuchacze drogą internetową mogą nadsyłać pytania, a tą grupę uczestników debaty reprezentują dzisiaj kolega Adam Sobina, student Uniwersytetu Gdańskiego oraz kolega Szymon Tasiemski, maturzysta pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. Proszę Państwa, przed przystąpieniem do debaty pozwólcie Państwo na krótki archiwalny dokument. Bardzo proszę. Jechaliśmy tutaj wieczorem z apelem wtedy 64 intelektualistów warszawskich z różnych środowisk. Zwrócono się do mnie o sformułowanie komisji ekspertów. Następnego dnia ta komisja została sformułowana. Ściągnęliśmy kilka osób jeszcze innych, które tu przyjechały, weszły w skład tej komisji ekspertów, jeszcze innych, które nam z kolei doradzają, no i w ten sposób poszło to i zaczęliśmy pracować. No, współpraca jest bardzo ścisła, z tym, że myśmy od razu zaznaczyli, że my możemy tylko radzić, rozeznawać, pomagać, prawda, natomiast decyzja musi być decyzją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
i dlatego nazwiska są wielkie, potrzebne do akceptowania różnych decyzji. Jednocześnie ciało mądre, które będzie mądre uchwały, rozwiązania szybko proponować. Nieraz już tak bywało w historii, że się mówi, dzisiaj nam jest potrzebny okres silnej, scentralizowanej władzy, a jutro będziemy robić demokrację. Tymczasem okazywało się, prawda, że tej demokracji jutro się nie robiło i ta silna władza zostawała. Aby mogło dojść do sytuacji, w której przed Wysoką Izbą staje premier wywodzący się z Solidarności, wiele się stać musiało. Chcę utworzyć rząd zdolny do działania dla dobra społeczeństwa, narodu i państwa. Chcę być premierem rządu wszystkich Polaków. Panie dyrektorze, oddaję panu władzę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to dla mnie, dla naszego zespołu wyjątkowy moment. Rzadko się zdarza, że organizujemy debaty publiczne, spotkania na wystawie stałej. To oczywiście trudny przywilej czasów pandemii. Wybraliśmy to miejsce. Za mną no, historyczne zdjęcie. To jest 24 sierpnia. To jest wybór Tadeusza Mazowieckiego na premiera. Jeszcze PRL-u, można powiedzieć, ale już to zdjęcie obiegło wówczas świat, bo było zapowiedzią rewolucji, głębokich przemian, ale warto podkreślić 30 lat po puczu moskiewskim w 91, że jeszcze 89 roku nie było jasne, czy to będzie prosta droga, czy to będzie pokojowa droga. Tadeusz Mazowiecki na pewno chciał, żeby to była pokojowa droga, ponieważ wiedział, że tylko takie rozwiązania przyniosą trwałe rozwiązania. Profesor Rachoń wspomniał, kwiecień to szczególny miesiąc urodziny Tadeusza Mazowieckiego przedwczoraj. Pozwolę też przypomnieć 5 lat temu, dokładnie 5 lat temu, 19 kwietnia, ta wystawa, w której jesteśmy, ECS dostał nagrodę Rady Muzealnej, przepraszam, nagrodę Muzealną Rady Europy. Bardzo ważne wyróżnienie, a na tej wystawie Tadeusz Mazowiecki właśnie jest wszechobecny. Jest chyba jednym z nielicznych protagonistów historii Polski, który jest i w tej części, która dokumentuje początki opozycji demokratycznej, jest oczywiście tu na końcu tej polskiej opowieści, ale też, jak profesor Rachoń przypomniał, bardzo ważną rolę odegrał w latach 90. jako przedstawiciel ONZ, jako świadek ludobójstwa, przecież nie tylko na Bałkanach, wielkiego europejskiego wydarzenia. Wielka postać. Chcemy dzisiaj o jego biografii porozmawiać z osobami, które jemu na jego drodze publicznej towarzyszyły oraz historykami, którzy dziś dokumentują i interpretują jego działalność publiczną. Kim był Tadeusz Mazowiecki? Oczywiście wielu Polaków zna, kojarzy to nazwisko, ale chcemy odczytać bardzo bogatą, pełną biografię. Jakie są z dzisiejszej perspektywy jego największe osiągnięcia polityczne, jakie może z dzisiejszej perspektywy deficyty, jak odczytać tą biografię dzisiaj, myśląc o dalszym rozwoju polskiej demokracji, zapisałem tutaj właściwie to ogólnie trzeba mówić o Europie, europejskiej demokracji i co mam młodym dziś do powiedzenia. Ja przywitam tutaj bardzo serdecznie Janusza Lewandowskiego, który do nas dotarł. Także jest to takie hybrydowe rozwiązanie. Jeden z naszych gości jest razem z nami. A jeśli mówimy o młodych, to myślę, że powinniśmy zacząć od młodej generacji. Chciałbym Szymona i Adama, naszych współgospodarzy i współinicjatorów też tego cyklu, zapytać, kim jest dla was dziś Mazowiecki? Co wy wiecie, co jest dla was ważne w waszym teraz rozwoju, drodze publicznej, a co dla waszej generacji? Proszę. Adam, pozwolisz, że zacznę. Jasne. No ja myślę, że abstrahując od tego, że takim pierwszym skojarzeniem jest to, że Tadeusz Mazowiecki jest patronem naszego klubu, to myślę, że warto zaznaczyć, że dla mnie i myślę, że w tym przypadku, jednostkowym przypadku mogę też mówić o moim pokoleniu, jest to dla mnie jednak bardziej postać historyczna. Pewna postać, pewien symbol, o którym uczymy się już
na lekcjach w szkole średniej. I Tadeusz Mazowiecki przede wszystkim kojarzy mi się z wysoką kulturą polityczną, z czymś, czego brakuje nam dzisiaj współcześnie. Kojarzy się dlatego, że z mojej perspektywy był osobą, która potrafiła podnieść się, działać ponad podziałami, a w trakcie swoich działań politycznych nie kierował się własnym interesem, co myślę udowodnił przy okazji zrezygnowania ze stanowiska pełnionego w ONZ-cie. I myślę, że przez to jest też dla mnie symbolem prawdziwego męża stanu, czegoś, czego również dzisiaj bardzo brakuje. Adam? Ciężko mi tutaj dodać coś do twojej wypowiedzi, bo jest kompletna. No, przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, jak my patrzymy młodzi z lekcji historii. Podaje nam się pewnego rodzaju autorytet na lekcji historii. No, pierwszy premier III RP, ostatni premier PRL-u. I to tak naprawdę dla nas młodych to tak znaczy, no faktycznie musi być coś ważnego, ponieważ to jest ten okres, rok 89, jakieś pierwsze wolne wybory, 4 czerwca, nam się z czymś to kojarzy. Ten rok tak naprawdę gigantycznych przemian, którymi my już nie byliśmy świadkami, my jesteśmy powiedzmy odbiorcami tych wydarzeń w muzeach czy na lekcjach historii. Natomiast tak już wspominając biografię Tadeusza Mazowieckiego, to jeśli byśmy tak mieli stwierdzić takiego skojarzenia, takiego jednostkowego, takim jednym słowem, jakbym, z którym mi się kojarzy Tadeusz Mazowiecki, to kojarzy mi się przede wszystkim z przemianą. Ale nie taką przemianą jakąś egzystencjonalną, tylko przemianą ogólnospołeczną, ogólnopaństwową, ku demokracji, ku wolności i ku przyszłej jakiejś drodze naszego społeczeństwa, ale nie drodze w jakimś czarny odmęt, tylko w drodze takich pogłębień postaw proobywatelskich, kultury politycznej i promowania dobrych postaw społecznych. Dziękuję bardzo. To ważne słowa. Mąż stanu. Mam wrażenie, że w polskiej debacie publicznej rzadko to słowo się pojawia. Nie wiem, jaka byłaby forma żeńska, dama stanu, ale nie jest to raczej ambicja osób publicznych, aby zasłużyć na takie pojęcie. Mówiłeś o przemianach. Odczuwałem, miałem wrażenie, że jakby to jest początek przemian, w których właściwie cały czas jesteśmy, dlatego też warto może też początki tych przemian odczytać. Wrócimy może do debaty na temat percepcji, jak dzisiaj młodzi ludzie widzą tamte czasy. Chciałbym teraz nawiązać do osób, które bardzo długą drogę publiczną przeszły z nim. Chciałbym zwrócić się do Władysława Frasyniuka, który został tutaj przedstawiony jako tak, dzisiaj przedsiębiorca, ale mogę powiedzieć całe życie obrońca praw człowieka, praw obywatelskich też dzisiaj. Władku, pamiętam, że z twojej inicjatywy chyba latem 13 roku spotkaliśmy się w Warszawie u Tadeusza Mazowieckiego. Właściwie był pierwszą osobą, która została pierwszym bohaterem zaproszony na tą wystawę, którą otwarto w 14. Niestety nie dożył tego momentu, bo odszedł już jesienią 13 roku. Miałem wówczas wrażenie, że bardzo serdeczne relacje was łączyły. Czy mógłbyś osobiście na początku powiedzieć, jakim człowiekiem był Tadeusz Mazowiecki? Raczej kojarzony jest dzisiaj z człowiekiem zdystansowanym, nieco powolnym, intelektualista. Ja wówczas przeżyłem chwilę bardzo waszego serdecznego spotkania. O jakim człowieku mówimy? O kim mówimy, jak mówimy o Tadeuszu Mazowieckim? Ja bym chyba jednak zaczął od czegoś innego, bo to jest takie moje doświadczenie chyba z ostatniego tygodnia, mianowicie któregoś dnia włączyłem TOK FM, gdzie uwielbiam słuchać audycję EKG, czyli taką audycję gospodarczą, i prowadzący tą audycję rozpoczął od preambuły do konstytucji. Odczytał fragmenty tej preambuły. Chyba w zeszłym tygodniu to było. I ja nagle sobie uświadomiłem, że to wybitny człowiek, że nie ma człowieka, a pozostał jego sposób myślenia, że ta dalekowzroczność Mazowieckiego, to myślenie o państwie, to myślenie o przyszłości, ta preambuła właściwie mi uświadomiła, że Mazowiecki cały czas jest obecny w polityce i cały czas wskazuje
jak zostać przyzwoitym obywatelem, jak być przyzwoitą osobą publiczną. Ja Mazowieckiego poznałem w 80 roku i to było tuż po konflikcie w Bydgoszczy. Myśmy, przypomnę, szykowaliśmy się wtedy wszyscy do strajku generalnego. Tego strajku generalnego nie było, było tak zwane porozumienie warszawskie, ile dobrze pamiętam, ale mam ze sobą profesorów historii, więc przypomną właściwą nazwę. I pamiętam, że to porozumienie było bardzo kwestionowane przez znaczącą część działaczy Solidarności. A ja wtedy po raz pierwszy sobie uświadomiłem wagę słowa kompromis. Nagle sobie uświadomiłem, że to geniusz w Mazowieckim polega, w Mazowieckim, ale i w Wałęsie polegał także na tym, że kompromis daje przestrzeń, daje czas na to, żeby się lepiej zorganizować. I nagle, miałem chyba wtedy 26 lat, przygotowałem strajk do obrony czynnej, zastanawialiśmy się, w jaki sposób się bronić na połączonych zakładach Dolmer-Pafawach, wciągaliśmy butle na dachy budynków, organizowaliśmy sprężone powietrze, mieliśmy piki, no mówiąc krótko, należałem do pokolenia młodych ludzi, którzy przeszli wojsko i wydawało nam się, że potrafimy jakoś sobie także poradzić, żeby utrudnić tej armii, która za chwilę miała się pojawić pod bramami. I wtedy nagle to rozładowanie sytuacji no, pokazało mi, jakby uświadomiło to nowe słowo, którego właśnie moje pokolenie nie znało. No właśnie ten kompromis, ten czas, ta przestrzeń, ta możliwość dalszego organizowania się. I kiedy to powiedziałem moim kolegom na zarządzie regionu, to wtedy Aleksander Labuda powiedział: Władek, to musisz pojechać do Gdańska. Ja nigdy nie jeździłem, nie byłem przedstawicielem Wrocławia w Gdańsku. I Olek Labuda powiedział: no to jest taki moment, w którym powinien być twój głos, głos przywódcy powinien być usłyszany, bo na pewno w tej sprawie będzie duży konflikt. I pamiętam, że zabrałem głos. Pamiętam tą sytuację, pamiętam narzekanie na Wałęsę, że manipulant, że dolarcy go przekręcili. No, mnóstwo nieprzyjemnych rzeczy. I wtedy wszedłem na trybunę i powiedziałem mniej więcej to, co dzisiaj. Po pierwsze powiedziałem moim kolegom, że publicznie nie powinni się, że tak powiem, obnosić ze swoją słabością, bo skoro ich rozegrał Lech Wałęsa w pojedynkę, to znaczy, że są po prostu cieniasami. A po drugie powiedziałem właśnie o tym, że ta przestrzeń do organizacji, że ta przestrzeń do budowania społeczeństwa obywatelskiego jest nam niezwykle potrzebna. I wtedy do mnie podszedł po tym wystąpieniu Tadeusz Mazowiecki, powiedział: przepraszam, czy moglibyśmy się poznać? Tadeusz Mazowiecki. I powiedział: bardzo brakuje takiego głosu. Czy mógłby pan zadeklarować, że pan będzie teraz regularnie przyjeżdżał do Gdańska? I tak zaczęła się nasza przyjaźń. Wbrew pozorom Tadeusz Mazowiecki miał taką twarz boksera zawodowego, do którego się łatwo nie podchodzi, dlatego że ta zniszczona twarz pokazuje, że w niejednej zadymie brałem udział. Lepiej nie szukać guza. To był człowiek niezwykle ciepły, niezwykle dowcipny. Sam nie wiem, z czego się wzięło takie pojęcie, że był człowiekiem powolnym, bo to był człowiek niezwykle zdecydowany. To nie był fighter, to nie był Władysław Frasyniuk, który szybko rzucił brzydkim słowem. To był człowiek, który miał rozwagę, ale który miał niezwykłą konsekwencję. I w tym, co robił, miał też swoją absolutną dynamikę. Ja pamiętam, jak później po tej Komisji Krajowej długo rozmawiałem z Tadeuszem Mazowieckim i on mi tłumaczył, dlaczego podjęli taką decyzję, dlaczego do tej decyzji nakłaniali Lecha Wałęsę. I to było widać, że to jest człowiek, który, jakby powiedziałbym, w drugim człowieku widzi partnera. I to na dzień dobry było widać, że każdy, przecież przypomnę państwu, miałem 26 lat, byłem gówniarzem, o życiu wiedziałem niewiele, byłem robotnikiem, kierowcą. I nagle ktoś potraktował mnie, no, chcę powiedzieć, super poważnie. I powiedziałbym, jako takiego partnera intelektualnego, z którym prowadził rozmowę z godzinę. I wtedy po raz pierwszy sobie uświadomiłem, bo ja pierwszy raz zobaczyłem Tadeusza Mazowieckiego, pierwszy raz zobaczyłem zresztą cały zespół doradców i wtedy sobie uświadomiłem, dlaczego ludzie jeżdżący z Wrocławia do Gdańska mówili: Mazowiecki. Mazowiecki, najrozsądniejszy wśród tych doradców Mazowiecki, bo traktował po partnersku, nie miał w sobie gry, miał w sobie taką odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność za ludzi, odpowiedzialność za państwo.
I takiego Mazowieckiego pamiętam, takiego poznałem. Szczerze powiedziawszy, później mogę powiedzieć parę anegdot, że był i dowcipny, lubił kobiety i kobiety go lubiły. Był partnerem, traktował młodszych ludzi z innych środowisk jako partnerów, interesował się nimi, szanował ich. Człowiek kompromisu, to bardzo ważne słowa. Andrzej Friszke, Andrzeju, jesteś autorytetem wśród historyków, wybitnym historykiem, znawcą historii opozycji demokratycznej, ale postawię pytanie, które tobie nigdy nie postawiłem. Mianowicie, jeśli się nie mylę, to ty właśnie jako 25-latek w 1981 roku weszłeś do redakcji Tygodnika Solidarności, którego Tadeusz Mazowiecki był pierwszym redaktorem naczelnym. No to niesamowity kontrast generacyjny. Właśnie jak wyglądała ta współpraca, wasza to spotkanie? Z twojej perspektywy, może też osobistej, o człowieku Tadeuszu Mazowieckim. Ja poznałem Tadeusza Mazowieckiego w 1978 roku, czyli jeszcze dwa lata wcześniej, czyli miałem 22 lata, więc byłem jeszcze studentem. I to, powiedzmy, że związane było z Klubem Inteligencji Katolickiej. Dyskusja była, pamiętam wtedy, o Polsce, o sytuacji, o tym, co jest, co być może, jak się właśnie powinni zachowywać ludzie Klubu Inteligencji Katolickiej, o prawach człowieka. To były takie bardzo poważne tematy, które wtedy myśmy dyskutowali. No i oczywiście to jest tak, że jak mnie zaprosił do Tygodnika Solidarność, to nie było to pierwsze spotkanie. Myśmy już się znali te 2-3 lata i kilkanaście razy ze sobą rozmawiali. Ale oczywiście dokładnie to zaproszenie człowieka, który ma lat 24, dwa lata po studiach, do tego, żeby nie tylko, że był redaktorem Tygodnika, jednym z wielu, ale kierownikiem działu, bo ja tam miałem odpowiadać za cały dział historyczny. A to była bardzo ważna tematyka, jak wiemy, prawda, w Solidarności, odkłamywanie historii, przypominanie walk społecznych tych, prawda, i 56, i Poznania, i grudnia, i prawda, czerwca 76, no i innych spraw oczywiście. To był bardzo ważny dział i to było oczywiście świadectwo ogromnego zaufania i powiedziałem nie tylko do mnie, bo w redakcji Tygodnika Solidarność w ogóle dużo było ludzi młodych. Dużo ludzi było młodych i to może troszkę starszych, no powiedzmy 30-letnich, ale powiedziałbym, że to była chyba nawet może i większość redakcji była ludźmi młodymi. On potrafił stawiać na młodych, potrafił mieć zaufanie, to znaczy i dawać wolność. Był takim szefem, to jak teraz mówię o tygodniku, że były takie działy w Tygodniku, które oczywiście bardzo pilnował. Tu Władysław Raseniuk wspomniał porozumienie warszawskie, taką poważną tematykę zasadniczą, prawda, Solidarność, kontrawładze, granice kompromisu, granice walki. O, to oczywiście ten front, prawda, 81 roku, on to bardzo pilnował i tutaj każdy tekst, który miał się ukazywać, brał w pewnym sensie pod lupę. Natomiast tam, gdzie, że tak powiem, nie groził jakiś wielki konflikt polityczny, dawał ludziom dosyć dużo swobody. I ja pamiętam, że ta swoboda była prawie że pełna. Aczkolwiek, i to jest pewna ciekawostka, taka bym powiedział, pokazująca Mazowieckiego, w całej tej historii redagowania działu historycznego Tygodnika Solidarność w 1981 roku, pamiętam jeden tekst, który go tam poruszył, wezwał mnie i mieliśmy z godzinną rozmowę. I byście nigdy nie zgadli, jaki to był tekst. A mianowicie to był tekst rocznicowy na 11 listopada 18 roku, czyli w listopad 81 roku. I to była rozmowa, w której on, że tak powiem, do tego mojego zresztą tekstu się odnosił i była to rozmowa no de facto o Polsce. Znaczy, co jest ważne w powstawaniu Polski wtedy, no a poniekąd co jest ważne w ogóle, jak powstaje państwo, prawda? I miał tam różne uwagi, że na pewne rzeczy nie dość było zwrócone uwagi, że może tam troszkę należałoby by to poprawić. Bo zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że Mazowiecki był człowiekiem, który zawsze myślał kategoriami państwa.
Oczywiście był doradcą, przywódcą Solidarności, ale Solidarność to była dla niego Polska. To nie był tylko związek zawodowy. To był ruch, który zmienia Polskę. I teraz pytanie, jak zmienia tą Polskę? W jakim kierunku? Co z tego może wyjść? To było bardzo silnie u niego uwewnętrznione poczucie odpowiedzialności za Polskę, za państwo, za jego miejsce w Europie, za to, żeby, że tak powiem, ruch polityczny no, nie był fajerwerkiem, który, prawda, wybuchnie, wzbudzi wiele emocji i się wszystko skończy. Nie. To ma być, że tak powiem, ruch, który nas zbliża do lepszego świata, do lepszego bycia państwem, większych praw obywatelskich, większej odpowiedzialności za wspólnotę. On to właściwie cały czas myślał i jak się właściwie prowadziło z nim rozmowy, to cały czas to było obecne. To był ten punkt odnoszenia się, o czym byśmy nie mówili, do tej odpowiedzialności za państwo, za społeczeństwo, za kulturę polityczną, za formę sporu i walki, prawda? No i o miejsce Polski w Europie. Prawda? Polska w Europie, on był człowiekiem myślącym kategoriami europejskimi. Tu Niemcy, tam Rosja, tu prawda, inne kraje. My jesteśmy w środku, musimy cały czas mieć to na uwadze, co się z nami dzieje, czy coś złego się nie dzieje, czy czegoś nie marnujemy, prawda? Takie poczucie odpowiedzialności było dla niego szalenie ważne zawsze, w każdej rozmowie. Na początku naszej debaty pokazaliśmy krótki film i w tym filmie trzy historyczne momenty dla Polski, Europy, przełomowe w biografii Mazowieckiego. Sierpień, tutaj Stocznia Gdańsk, pierwszy raz rola doradcy Solidarności, potem dokładnie 40 lat temu pierwszy zjazd Solidarności w hali Oliwii w Gdańsku i potem wybór na premiera w 89. Ale Andrzeju, jeszcze do ciebie pytanie. To jest właściwie bardzo mały fragment biografii politycznej Mazowieckiego. To jest bardzo bogata biografia. Dla wielu młodych nie tak do końca zrozumiała, bo początki w Paksiu Piaseckiego, właściwie w środowisku bardzo nacjonalistycznym, antysemickim, i do... No nie, to się nie zgodzi. To nie... tu się muszę nie zgodzić. To znaczy, masz rację, jak ja mówisz o genezie. Tak. No tak, ale oni się od tego wszystkiego odżegnywali po wojnie absolutnie i już nie można powiedzieć, żeby oni po wojnie tego typu hasła głosili. Wręcz się odcinali od tej swojej młodości. To bardzo skomplikowane jest, ale jak on tam wchodził, to on tam wchodził do tego paksu i to oczywiście, że to był błąd i sam miał takie poczucie, że to prawda jest niedobry okres, ale to wchodził w sytuacji, kiedy to było jedyne miejsce, gdzie człowiek o katolickich poglądach no, mógł coś robić, być aktywny społecznie. Innych miejsc w ogóle nie było tak. Ja chciałem iść w innym kierunku, mianowicie dla naszych tutaj widzów, jakie jeszcze ważne momenty w biografii politycznej tej polskiej bardzo Mazowieckiego byś podkreślił, oprócz tych trzech elementów, które pokazaliśmy w wstępnym filmie. Ojej, to rzeczywiście jest zachęta do wielkiego wykładu, ale ja tego oczywiście nie zrobię, ale w punktach, króciutko w punktach. Rok 56 to jest właściwie, można powiedzieć, jego w pewnym sensie początek aktywności, czyli właśnie ktoś, kto ma tą katolicką tożsamość, idący razem z ruchem opowiadającym się za głębokimi zmianami demokratyzacyjnymi. I to ma swoją, oczywiście można to rozwijać, długo o tym mówić, ale nie będę tego robił. Natomiast kolejny moment bardzo ważny jest rok 68, czyli prawda, moczarowska kampania antysemicka, agresja na Czechosłowację, inwazja na Czechosłowację, czystki personalne, atak na ludzi tak zwanych kosmopolitów, Żydów i tak dalej. Tu dla Mazowieckiego to jest bardzo ważny moment. Moment, że tak powiem, kiedy trzeba zaryzykować byt swojej firmy, w tym wypadku więzi, żeby, że tak powiem, zachować uczciwość, tożsamość, solidarność z ludźmi prześladowanymi, jednoznaczne stanowisko wobec tego, co się dzieje.
I w zasadzie to jest moment, od którego on jest traktowany jako opozycjonista, a władze różne podejmują próby, żeby go wyeliminować z aktywności publicznej. Kolejny moment to jest 76, rok 77, czyli KOR i decyzja Mazowieckiego zaangażowania się w poparcie dla KOR-u, dla tego ruchu demokratycznego. To jest poświadczone tym, że zostaje rzecznikiem głodówki w kościele świętego Marcina. W momencie, kiedy władza uderzyła w to środowisko, w tych ludzi, dokonała aresztowań, próbowała to wszystko spacyfikować. On, że tak powiem, wychodzi, jest rzecznikiem głodujących. No i to jest jasna deklaracja, że tak powiem, widziana przez wszystkich w kraju i za granicą, że on się opowiedział po stronie opozycji. No i to dalej już są konsekwencje, czyli Towarzystwo Kursów Naukowych i doradca Komisji Ekspertów w sierpniu 80. To już jest prosta droga w gruncie rzeczy. Od głodówki w kościele świętego Marcina do przyjazdu do Stoczni Gdańskiej. Tam, gdzie jest walka o wolność, gdzie jest walka o to, żeby zaniechać represji, żeby poszerzyć ramy wolności, tam Mazowiecki jest i stara się doradzać, mediować. Bo właśnie, bo to jest też u niego bardzo ważne i często właśnie jest niezrozumiałe w dzisiejszej atmosferze. To znaczy on zawsze miał świadomość, będąc jakby utożsamiając się z ruchem demokratycznym, z ruchem rewindykacji praw, z ruchem protestu, miał świadomość, że to się na tym nie może skończyć, że jest potrzebna jakaś forma kompromisu z drugą stroną, żeby udrwalić zmianę. Żeby, że tak powiem, to się nie wypaliło, no bo układ sił jest taki, układ międzynarodowy, no jest konieczny kompromis z nimi. I teraz jest pytanie, jaki kompromis, prawda? Kompromis to słowo dzisiaj tak źle traktowane, no są różne kompromisy, mogą być kompromisy kapitulacyjne, ale o takich nie mówimy. Mówimy o kompromisach, gdzie chodzi o uznanie przez przeciwnika, przez drugą stronę pewnych zasad, które my uważamy za bardzo ważne i gwarantujące nam wolność, prawo, możliwość, że tak powiem, aktywności, no, których będziemy się poruszać i one zmieniają te kompromisy rzeczywistość. Dla Mazowieckiego w jego, bym powiedział, takiej ideologii nawet, bym powiedział, bo to jest od lat 60. w gruncie rzeczy do końca życia. Są dwa pojęcia szalenie ważne. Dialog i kompromis, ale dialog też, czyli co to jest w tym wypadku dialog? Zdolność rozmawiania z innymi, którzy nie są tacy sami jak ja, ale szukania z tymi przeciwnikami, partnerami, ale często przeciwnikami ideologicznymi, politycznymi, jakiegoś elementu, który jest nam wspólny, który nas łączy, gdzie się możemy porozumieć. I jeżeli znajdziemy taki element, no to jakby przełamujemy pewien impas polityczny, ideologiczny. Możemy szukać właśnie jakiejś wspólnoty. Ja już kończę. Tylko jeszcze dam przykłady. Taki dialog jest w sferze religijnej, na przykład z niewierzącymi. Taki dialog jest w sferze międzynarodowej, na przykład z Niemcami. Taki dialog będzie oczywiście z ludźmi władzy w pewnym momencie. Czyli co nas łączy? No najmniej co nas łączy, to to, żeby w Polsce nie było wojny domowej, żebyśmy się nie pozabijali. Szukajmy zatem takiej płaszczyzny, że możliwa będzie koegzystencja i będziemy zmieniać ten kraj stopniowo. To jest jakby sposób rozumowania i patrzenia Mazowieckiego na to, czym jest w ogóle polityka i aktywność publiczna. Dziękuję bardzo. Doktor Anna Machcewicz to autorka fundamentalnej pracy Bunt. Strajki w Trójmieście w 1980 roku, wydana 6 lat temu. Nagrodzona też Nagrodą Długosza za najlepszą polską książkę historyczną. Aniu, wiem, że bardzo intensywnie pracowałaś nad tą książką. Właściwie nie tylko przeglądałaś archiwa, też rozmawiałaś z świadkami, starałaś się zrekonstruować postawy ludzi, którzy wówczas wyznaczyli się niesamowitą odwagą. Jest to książka skupiona na strajku w Trójmieście, ale właściwie jest to monografia na temat opozycji demokratycznej w Polsce.
Dzisiaj, jak mówimy o tradycjach niepodległościowych, o Solidarności, to strona rządowa, państwowa dużo mówi o Lechu Kaczyńskim, Annie Walentynowicz, o Solidarności walczącej, mniej o nim. Jakie znaczenie Mazowieckiego z twojej perspektywy, też twoich perspektywy badań w ukształtowaniu właśnie kultury demokratycznej polskiej? Może ja właśnie zacznę od strajku. Powiedziałeś na początku, na samym początku swojej wypowiedzi, że rewolucja zaczęła się w sierpniu 1989 roku. Ja się nie zgadzam do końca z tym stwierdzeniem, bo rewolucja ma zawsze długie trwanie i zaczęła się w sierpniu 1980 roku. I dopiero w 1990 roku jak gdyby się dopełniła, bo wtedy doszło do zmiany władzy, do oddania władzy przez komunistów. I wracając do pytania o rolę Mazowieckiego w strajku i w ogóle jak w rozmowach, w negocjacjach z władzami, to ja uważam, że ta rola była, no, rzeczywiście ona była fundamentalna właśnie dlatego, że Mazowiecki, tak jak już Andrzej przedstawił jego biografię, był człowiekiem niesłychanie przygotowanym do prowadzenia właśnie negocjacji. Miał też no, takie predyspozycje psychiczne, potrafił słuchać ludzi. To jest jego taka, była taka jego ważna cecha. I właśnie z jednej strony to jego przygotowanie do sprawowania przywództwa i umiejętność słuchania i też pomysły na to, w jakim kierunku ta polska rewolucja może przebiegać, były bardzo istotne. Ja chciałam przypomnieć jeszcze do tego, co mówił Andrzej, taki artykuł Tadeusza Mazowieckiego, to był właściwie wywiad, którego udzielił w 76 roku po wypadkach czerwcowych w Radomiu Frankfurter Allgemeine Zeitung. I w tym wywiadzie wziął w obronę represjonowanych robotników, ale też już wtedy dojrzewała w nim taka myśl, że związki zawodowe to jest taki słaby punkt w polskim systemie i że ten słaby punkt można by zagospodarować. On miał te rzeczy przemyślane, kontaktował się już z przywódcami zachodnich związków zawodowych, wiedział, w jaki sposób związki zawodowe funkcjonują i tu właśnie w Gdańsku, biorąc udział w negocjacjach, zobaczył w tym polską szansę. I także jego rola w takim politycznym rozgrywaniu, w takiej politycznej rozgrywce była niesłychanie istotna i właściwie można powiedzieć, że oczywiście, że gdyby nie Mazowiecki, no to te negocjacje jakoś by się toczyły, jakaś tam solidarność by powstała czy coś innego, ale właściwie to no, Mazowiecki jest architektem tego, co się wydarzyło później, w kolejnych miesiącach i latach w Polsce. Dziękuję bardzo. Masz absolutnie rację. To nie był początek rewolucji Solidarności. To zdjęcie sierpień 89 miałem raczej na myśli nowy etap rewolucji, która właściwie zmienia Europę. To już jest przejęcie władzy przez opozycję i tutaj już możliwości się zawężają obrony starego ładu, starego systemu. Tutaj padło bardzo ważne hasło, które chciałbym, Aniu, żebyś jeszcze raz może pogłębiła. Dialog, spotkanie z innym, pluralizm, kompromis. To z dzisiejszej perspektywy, wydaje mi się, młodszej generacji, która widzi, jak zachowuje się episkopat, to raczej nie są pojęcia, które się wiążą z osobą silnie związaną z Kościołem. Tadeusz Mazowiecki tamtych lat to członek KIK-ów, to osoba zafascynowana też Soborem Watykańskim, tym wielkim otwarciem Kościoła. Czy mogłabyś do tej tradycji, do tych wpływów chrześcijańskich nawiązać? To też czasy, w których Stoma mówi o etyce chrześcijańskiej, która powinna być fundamentem relacji między narodami, polityki międzynarodowej. Właściwie dzisiejszej perspektywy to kosmiczne jakieś wyobrażenia. Proszę, Aniu. To też jest czas
powstania tekstu Kościół, Lewizja, Dialog oczywiście, więc takie postacie jak Tadeusz Mazowiecki dla osób niewierzących w Polsce no stwarzały taką przestrzeń dialogu, możliwość poszukiwania i odnajdowania się różnych środowisk opozycji demokratycznej, więc tutaj no, rola takich osób, katolików otwartych, jakby ich nie nazywać, no oczywiście była ogromna, była fundamentalna i sprawy, tylko że ja bym jednak zwracała uwagę w całej tej debacie o Mazowieckim na fakt, że on był jednak politykiem z krwi i kości. Znaczy przede wszystkim był politykiem. I ta jego niesłychana zdolność słuchania innych ludzi, ale też poszukiwania kompromisu, w taki sposób, w jaki to Andrzej zdefiniował, właściwie spowodowała, że w ogóle mogło dojść do powstania takiego rządu, jaki powstał, też niesłychanie niewygodnego z punktu widzenia być może Polaków, którzy walczyli o wolność i domagali się natychmiastowego odebrania władzy komunistom. Mazowiecki zgodził się na taki układ, bo widział w tym możliwość poszukiwania kompromisu właśnie, że to była cała jego filozofia polityczna, niesłychanie ważna dla Polski innej i współczesnej oczywiście. Dziękuję. Jest Andrzej Brzeziecki z nami, z Krakowa. Witam serdecznie. Andrzeju, w tym samym roku, co książka Anny Machcewicz, ukazała się twoja biografia, Tadeusz Mazowiecki, biografia naszego premiera. To książka no, fascynująca dla mnie, bo pokazująca pełną biografię, tą długą biografię polityczną, publiczną Mazowieckiego, też człowieka. Dla mnie fascynujące fragmenty dotyczące też takiej tragicznej strony wychowywania dzieci po śmierci drugiej żony. Też niesamowicie wyemancypowany mężczyzna z dzisiejszej perspektywy. Skąd pomysł napisania tej biografii u ciebie? Skąd ta potrzeba? Wiele lat nad nią pracowałeś. Co ciebie fascynowało Mazowieckiego? I może skąd ten dosyć dziwny tytuł naszego premiera biografia, kogo miałeś na myśli, mówiąc o naszym premierze, tak? Trochę prowokacyjnie. Proszę, Andrzeju. Mm-hmm. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wydaje mi się, że na początek może powiem coś innego, to znaczy chciałem powiedzieć, przypomnieć inną postać, o której ostatnio no, ze smutkiem i z goryczą wspominaliśmy, czyli Stefana Bratkowskiego. Nie ma w konferencjach online chyba zwyczaju minuty ciszy, ale myślę, że może każdy powinien ciepło pomyśleć o tym człowieku, którego biografia w pewnych momentach przecinała się z biografią Tadeusza Mazowieckiego. On troszeczkę z innej strony, ale też doszedł przecież w sumie, odbył podobną drogę i tutaj Władysław Frasyniuk i profesor Friszke przecież musieli go spotykać, więc może to jest taka też podpowiedź dla profesora Rachonia na przyszły klub, że o Stefanie Bratkowskim warto porozmawiać i zresztą Tadeusz Mazowiecki był bardzo dobrego zdania i ciepłego, więc to wspomnienie wydaje mi się istotne i też chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie jestem na tyle szalony, żeby porównywać się z Władysławem Frasyniukiem i Andrzejem Friszke, ale ja Tadeusza Mazowieckiego poznałem w wieku 21 lat, więc jestem młodszy od obydwu panów. Mam też z nim sporo swoich doświadczeń i sporo swoich przygód i potwierdzam to, co mówi Władysław, że nie był to człowiek tak bardzo ponury, jak jego publiczny wizerunek głosi. Potrafił się śmiać, miał poczucie humoru i to było takie poczucie humoru z klasą. To nie było śmianie się z takich slapsticków komediowych. To było takie naprawdę dobre, życzliwe poczucie humoru. No i po latach znajomości ta książka w pewnym sensie, jeśli mam odpowiedzieć na twoje pytanie, no może była jakoś naturalna, kiedy wydawnictwo Znak zaczęło ze mną o tym rozmawiać. Ja potem rozmawiałem z Tadeuszem Mazowieckim. On powiedział coś takiego, co mnie ujęło, bo on się bronił przed tym, w ogóle bronił się, żeby pisać wspomnienia
próbował pisać dziennik, są jakieś fragmenty, ale też bronił się przeciwko, były takie popularne w latach 90. wywiady rzeki, on się przed tym bronił. Andrzej Fliczkę potwierdzi, że Mazowiecki nie był zwolennikiem budowania swojego pomnika za życia w postaci artykułów, tekstów, nie dbał o to, są inne postaci, które o to bardziej dbały. On o to nie dbał, ale powiedział Mazowiecki coś takiego wtedy, że no on nie chce, żeby ta biografia powstała, ale jak już ktoś ją ma pisać, no to może najlepiej właśnie, czy dobrze by było, żebym ja to pisał. I pomagał mi bardzo przy tym pisaniu. Spotykał się ze mną, chociaż nie był to już, był ostatnie lata jego życia, ale był czynny zawodowo w kancelarii prezydenta i mimo braku czasu no, udało nam się sporo godzin porozmawiać. Czytał nawet początkowe fragmenty i właściwie nie miał zastrzeżeń poza jednym. Poprosił tylko, żebym o jego ojcu nie pisał jako o Endeku. Bo jakoś tak wychodziło z tej całej działalności ojca Mazowieckiego, już człowieka bardzo aktywnego społecznie. No, jest takie powiedzenie, że jak ktoś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i wygląda jak kaczka, to prawdopodobnie jest kaczką. No i ten ojciec Mazowieckiego tak trochę się zachowywał, aczkolwiek rzeczywiście nie był endekiem do końca i tutaj Mazowiecki tego jednego tylko pilnował. Natomiast co do tytułu, no to było to słynne hasło z tekstu Michnika, wasz prezydent, nasz premier. No i wtedy rzeczywiście, i ten tytuł się do tego odwołuje, bo wtedy rzeczywiście to był nasz premier. Ja tą książkę oczywiście pisałem już dużo później, kiedy podziały w Polsce sprawiły, że mniej osób się identyfikowało z Tadeuszem Mazowieckim, ale jeśli przypomnimy sondaże opinii publicznej z września 1989 roku, no to blisko 90% Polaków uważało, że to jest właśnie nasz premier. No, ponieważ był to w pewnym sensie apogeum czy szczyt jego biografii politycznej, no to ten tytuł w jakiś sposób sam się narzucał. Ja myślałem, że też dobrym tytułem byłoby Polityk Nadziei, ale to za bardzo grało z filmem Wajdy o Lechu Wałęsie. Natomiast jeśli poszukamy w tekstach samego Mazowieckiego, to słowo nadzieja bardzo często pada. To był człowiek, który rzeczywiście w nadziei upatrywał w samym tym słowie, żeby mieć nadzieję na pewne sprawy. Ta nadzieja była dla niego istotna. Ale też, żeby nie przedłużać, chciałem jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, ponieważ ten czas heroiczny Mazowieckiego, czyli ten czas opozycyjny głównie, no to wiadomo, że on jest istotny, on jest historyczny, ale miejmy nadzieję, że on jest historyczny, że jego doświadczenia jako działacza opozycji nielegalnej, jako więźnia internowanego, że to jest naprawdę historia i że to już nie wróci. Natomiast istotne wydają mi się też różne jego zachowania i postawy z okresu już III Rzeczpospolitej, bo to jest ten okres kultury politycznej i praktyki parlamentarnej i demokratycznej, która jest dla nas istotna. I to jest istotne. I tylko przypomnę krótko parę takich rzeczy też z jego biografii. To znaczy przede wszystkim dymisja po przegranej w wyborach 90 roku. On nie musiał tego robić. Nie było takiego zwyczaju. Prawo nie zabraniało zostania dalej premierem. Zresztą Wałęsa go w pewnym momencie do tego namawiał. Ale Mazowiecki uznał, że jego wizja Polski w jakiś sposób przegrała i że kulturą, takim zwyczajem politycznym byłoby podanie się do dymisji. Możemy dzisiaj różnie oceniać z perspektywy, czy ten rząd jakby trwał, nie zrobiłby jeszcze lepiej paru reform, ale on chciał ten wzór pokazać, tak, takiego polityka. Druga sprawa to jest ta budowa partii politycznej i tutaj Władysław Frasyniuk na pewno mnie poprze, no bo wtedy Mazowiecki zasłużył sobie na to miano spinacza, tak, który łączył różne nurty, który trwał w tej partii, który łączył ludzi o różnych poglądach i mało tego, już po tych latach późniejszych, to powiedzmy sobie szczerze, że Unia Wolności, no owszem, bardzo go hołubiła, ale czasem szła już w swoją stronę, miała swoje polityczne gry. I Mazowiecki właściwie do końca był w tej partii, nie obrażał się, nie kłócił się, lojalnie przyjmował różne decyzje. Kiedy rozmawiano on był formalnie przewodniczącym Unii Demokratycznej, kiedy rozmawiano o obsadzie rządu Hanny Suchockiej i nie przewidziano dla niego żadnego stanowiska, na które on miał apetyt. On miał apetyt na to, żeby pełnić jakąś funkcję, nawet pytał się o to, ale nie obraził się wtedy, nie odszedł, nie założył kolejnego ugrupowania.
Więc to mi się wydaje istotne i też właśnie mi się wydaje istotne to, że on, bo tytuł naszego spotkania jest Lekcja demokracji. I pamiętam taki bardzo drobny szczegół, bo Mazowiecki był demokratą, współautorem Konstytucji, ale dla niego istotna było zarówno duch, jak i litera. I litera, jak i duch. I ten duch prawa i duch Konstytucji był bardzo istotny. I tu przypomnę taką sytuację, i tutaj znowu też odwołam się być może do pamięci Władysława Frasyniuka, bo on był wtedy posłem, byłeś posłem, więc może pamiętasz to głosowanie. Była taka sytuacja w koalicji AWS-UW, kiedy z przyczyn chyba opozycji jakieś ustawy budżetowe, na których Leszkowi Balcerowiczowi bardzo zależało, nie mogły przejść przez tam, bo tam jeszcze w AWS-ie było takie słynne oczko posłowie, którzy głosowali właściwie, nie było pewności, że oni poprą rząd. I wtedy Stanisław Kracik, poseł od nas tutaj z Małopolski, wymyślił coś, co taki myk prawny, który był nazywany fortelem Kracika nawet wtedy przez media. To była taka zagrywka, ona była zgodna z prawem. Znaczy jakoś tak ona naginała trochę prawo i konstytucję. Można było to zaakceptować, ale w pewnym sensie naruszała też dobry obyczaj polityczny. I Mazowiecki był naprawdę oburzony. Ja byłem podczas rozmowy Kracika i Mazowieckiego na ten temat. Te ustawy przeszły oczywiście, ale Mazowiecki był oburzony. Uważał, że tego się nie robi, że w polityce demokratycznej, parlamentarnej no nie liczą się tylko triki i to, kto jest sprytniejszy, ale liczą się pewien duch, zasady w tej polityce. I mi się wydaje, że to są te aspekty z dzisiaj, no bo rozmawiamy też o dzisiejszej demokracji, że one są istotne właśnie w praktyce demokratycznej. Więc nie tylko ten czas heroiczny jest dla nas bardzo istotny w praktyce Mazowieckiego, ale ten czas właśnie takiej praktyki parlamentarnej, tego spokoju, tego co mówili na początku młodzi uczestnicy naszej rozmowy, tego takiego spokoju, tego co czyni właśnie z polityka męża stanu, a to, że Mazowiecki był mężem stanu, no to tu nie musimy się nawzajem przekonywać. Dziękuję, Andrzeju. To ja jeszcze pytanie mogę? Proszę bardzo. Niestety, Andrzeju, nie mam do ciebie telefonu, bo parokrotnie do ciebie pisałem na stary numer SMS-u i zawsze mnie intrygowało, co się stało, że Mazowiecki przed tobą się tak otworzył. Ja byłem takim, można powiedzieć, trudnym dzieckiem Tadeusza Mazowieckiego. Wielokrotnie miałem okazję z nim rozmawiać o różnych rzeczach, także o jego młodości. Nigdy się tak nie otworzył, jak się otworzył w rozmowie z tobą. Ja muszę powiedzieć, że początek tej książki dla mnie jest fascynujący, bo Mazowiecki chyba nikomu poza tobą nie opowiadał takich szczegółów tego, co wyniósł z domu. Bo to jest niezwykle ładna też powieść, jak rodzina jest ważna, jak rodzina kształtuje człowieka i dlaczego Mazowiecki tak naprawdę był i dlaczego nigdy nie można powiedzieć, że Mazowiecki równa się jakikolwiek episkopat. Ten, tamten czy poprzedni, bo Mazowiecki był zawsze politycznie w kontrze do dość konserwatywnego za każdym razem układu w Kościele katolickim. To ci chciałem zapytać, dlatego że kiedyś Mazowiecki mi zdradził, że pisze się jego biografię. Ja go też namawiałem, żeby dokument zrobił coś tam i on powiedział, zdecydowałem się, pisze. Kto? I on wymienił twoje nazwisko. Przepraszam. Powiedziałem, ten chłopaczek? Mazowiecki powiedział, tak, Władku, tak. Bo jak on zrozumie, o co mi chodziło, to młodsze pokolenia, które będą czytały, też to zrozumieją. I to była... Mazowiecki był nieustannie, powiedziałbym, człowiekiem, przy którym człowiek się uczył całe życie. No to jest coś, co ja wyniosłem i zapamiętałem do dziś. Już jestem starszym panem i za każdym razem w WCS-ie, i tu jest świadek, mówię, zapytajmy młodych, czy oni rozumieją ten przekaz, który chcemy im zaprosić. Ale wracam do tego. Jak żeś to zrobił, że ten Mazowiecki się tak tworzył? No, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mazowiecki był człowiekiem, no to wszyscy wiecie, który no, lubił długo rozmawiać do późnej godzin nocnych i dopiero wtedy się otwierał. I myślę, że Andrzej Friszke też był uczestnikiem wielu takich spotkań z Mazowieckim, kiedy on naprawdę, nie demoralizuje młodzieży, ale kiedy przy szklaneczce whisky siadał czy koniaku, no to zaczynał rozmawiać. I oczywiście on miał coś takiego, że oczywiście kiedy widział dyktafon albo kamerę, to tak się trochę stężał. Już był bardziej ostrożny na swoje słowa i bardzo się miarkował.
No widocznie jakoś nam się dobrze rozmawiało, aczkolwiek ja o tym w książce chyba piszę, że oczywiście ja byłem no, dość, jak go na początku poznałem, byłem młody, tak jak wy, no jeszcze byłem i byłem nieśmiały i po prostu byłem strasznie nieśmiały i dzisiaj bardzo oczywiście żałuję tego, że nie wykorzystałem tych rozmów, tej znajomości wcześniejszej także dużo bardziej, prawda? Często było tak, że to wiecie też, że Mazowiecki nie był łatwy w kontakcie i czasem zadzwonienie do niego i próba umówienia się na spotkanie no wymagała odwagi i determinacji, kiedy słuchało się to w słuchawce takie ponure nie mam czasu, nie mogę. No to naprawdę wiem właśnie Władku, że ty potrafiłeś nogę stawić w drzwi i jednak wejść do niego do mieszkania i go wyciągnąć na miasto i na rozmowy. No więc trochę muszę powiedzieć bardziej, że żałuję, że mniej kontaktu miałem, że trudniej, że łatwiej, bo może by więcej szczegółów wiedział z jego życia, gdybym był bardziej asertywny w rozmowach z Mazowieckim. O tak. Z tym wynikiem dzisiejszej rozmowy się nie liczyłem, mianowicie teraz wiem, dlaczego profesor Janusz Rachoń stworzył klub Mazowieckiego, abyśmy weszli w dialog z młodszymi. Także wydaje mi się, że to idealny partner, jak widzimy. Polecam książkę Ani, polecam książki Andrzeja Fryszkę, ale polecam też szczególnie z powodu na jej perspektywę ton książkę Andrzeja, biografię. Jest to bardzo subtelna książka. Jest to książka, która odsłania człowieka, życie prywatne, tragedie, jak mówiłem, ale nie jest wojorystyczna, pokazuje właściwie skąd się bierze ten duch demokraty, ale też człowieka, który no właśnie potrafi spotkać każdego, poświęcić jemu czas, mimo że jest człowiekiem dystansu też niekiedy i dlaczego ten człowiek tak zajęty głęboko odbudową Polski też widzi cały świat. Ale jest to książka oczywiście napisana w naszych czasach, negacji jednak osiągnięć takich ludzi jak Mazowiecki, też osiągnięć szczególnie pierwszych lat III RP. Przechodzę do Janusza Lewandowskiego, który jest też współautorem tej demokracji, tego systemu politycznego i gospodarczego. Z twojej dzisiejszej perspektywy, które osiągnięcia Mazowieckiego uważasz za bardzo ważne, czy może dostrzegasz je bardziej niż 20-30 lat temu, ale czy są w tej biografii jednego z autorów polskiej demokracji też deficyty? Andrzej tutaj wspomina duży problem rządu Mazowieckiego w komunikowaniu, tłumaczeniu tych trudnych reform. Człowiek dialogu, ale zespół ma problemy z dialogiem, powstają mity, negatywne mity. Prosimy bardzo. Dziękuję za zaproszenie, miło znaleźć się w tym gronie. Dobrze, że rozmawiając o lekcji demokracji czcimy przy okazji pamięć Tadeusza Mazowieckiego, bo był demokratą z krwi i kości. Do tych przymiotników, które już usłyszałem, które definiują jego osobowość, dołączyłbym, że był chodzącą uczciwością i prawdomównością. To nie są kwalifikacje dobre, to są marne kwalifikacje na polityka z dzisiejszego tygla politycznego. W gruncie rzeczy są zaprzeczeniem, pozwolę sobie na sekundę, politykierstwa cech obecnego premiera. Natomiast to są wybitne kwalifikacje na człowieka przełomu, na męża stanu czasu przełomu. I rzeczywiście Mazowiecki chcąc nie chcąc patronował reformom, które się z trudem wpisują w jego wcześniejszą biografię, bo to była radykalna dekomunizacja ustroju gospodarczego przede wszystkim, zwana szokową terapią. Mamy w tej chwili czas delegitymizacji zarówno tego 30-lecia, zarówno jako ustroju, który był bękartem okrągłego stołu, czy też kondominium rosyjsko-niemieckim, ale też Polską w ruinie, co jest oczywiście wierutnym kłamstwem. Ja nawet wziąłem sobie dzisiaj, bo to jest świeża rzecz, taki indeks, który portretuje, jak zmienił się produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca w poszczególnych krajach.
40 najważniejszych gospodarek światowych pomiędzy rokiem 1990 i 2019. Mianowicie widzimy tu przede wszystkim Chiny, 30-krotność poziomu startowego, ale za Chinami jest Polska. To jest wielokrotność poziomu w przeliczeniu na głowę mieszkańca, pozwolę sobie na te nudne wskaźniki. I dlatego wielokrotność, Irlandia jest gdzieś daleko. Inne kraje są przed Irlandią. Właściwie to nie ma tutaj krajów europejskich, łącznie z krajami z naszej części świata. To była dekomunizacja realna, która prowadziła nas, dała nam przepustkę ustrojową do NATO i do Unii Europejskiej. Ja wiem, że na pewno nie ma żadnych oczekiwań co do tego, że będę opisywał reformy Balcerowicza. Chciałbym tylko, żeby zwłaszcza młode pokolenie, z uwagi na to, że się pisze teraz historię na nowo, pamiętało, że my byliśmy krajem najbardziej rozstrojonym, w największym chaosie gospodarczym, w inflacji, która sięgała ponad 600% w roku 1989. To był bankrut niezdolny obsługiwać swoje długi zagraniczne. To był kraj, którym właściwie państwo abdykowało. I ten stan rozstrojenia zupełnego był niezwykle groźny dla młodej demokracji, bo demokracja musi mieć jakąś dywidendę gospodarczą. I zakłamano ten czas bardzo, dlatego że ja uważam, że Polacy jakoś nie mogą oswoić się ze swoim sukcesem, ze swoim własnym sukcesem. Jeżeli wszystkie wskaźniki, łącznie z takimi bardzo ludzkimi, jak wydłużenie życia ludzkiego, jak zmniejszona znacznie śmiertelność niemowląt, czyli takie wzięte z innego słownika niż słownik ekonomiczny, wskazują, że dokonaliśmy gigantycznego skoku cywilizacyjnego, któremu patronował na początku Tadeusz Mazowiecki, no to przecież to jest dzieło zbiorowe Polaków. Jest to jakiś powód do dumy, a nie kajania się wobec historii. Dzieło zbiorowe, które miało swoją widzialną rękę na początku, oczywiście w tych reformach, w których też uczestniczyłem, które sprawiły, że Polska jako pierwszy kraj zaczął się dźwigać z recesji, że miał największą dynamikę gospodarczą. Ja pamiętam ten czas, bo można odtwarzać fakty, najtrudniej jest odtworzyć klimat psychologiczny tamtego czasu. To był klimat i nadziei, i lęków. Ja po pierwszej turze wyborów prezydenckich byliśmy w innych obozach, ale odnosiliśmy się jako liberałowie z Gdańska z olbrzymim szacunkiem do Tadeusza Mazowieckiego. Ja wiem, jak był poraniony po tych pierwszej turze wyborów prezydenckich. Ja byłem wysyłany w imieniu Wałęsy, bo byłem w jego obozie, na te tereny, w których Tymiński wygrał z Mazowieckim. To był wschód. I to były na przykład cały rejon Świętokrzyskich. Jeździłem do miejscowości, w której zbierały się tłumy rzeczywiście, pełne lęku, co z nami będzie. Takie Starachowice, które właściwie budowały swoją tożsamość gospodarczą i szanse gospodarcze na jednej fabryce, która produkowała samochody w całości prawie eksportowane do Związku Radzieckiego. Zawalił się rynek, nie było żadnej szansy. Pamiętam ten nastrój nadziei i lęku, bezradności na niektórych terenach, na przykład PGR-owskich. Nazywam to wyuczoną, się strasznie denerwują ludzie na to hasło, ale ja pamiętam PGR-y, bo jeździłem jako student na tak zwane chówce pracy i pamiętam, jak pieczołowicie pielęgnowali ci ludzie swoje małe poletka prywatne, rodzinne, jeżeli były dozwolone, i jakie poczucie nonsensu tej chorej pracy mieli, wychodząc na pole PGR-owskie czy w innych kołchozach. To była chora praca. Ja przywiozłem kiedyś ze Słowacji takie powiedzonko, które w sposób niezwykle okrutny charakteryzuje pedagogikę socjalizmu. To brzmiało tak w przełożeniu na polski, że ten, kto nie okrada państwa, ten okrada własną rodzinę. To jest wykład moralności socjalistycznej. I z takim dziedzictwem myśmy się zabrali w tą nową epokę. I uważam, że podliczając to na rozmaite sposoby, naprawdę Polacy i Polki mają prawo do dumy.
należy oswoić się ze swoim sukcesem, bo to było dzieło zbiorowe Polek i Polaków. I proszę ode mnie nie wymagać, żebym teraz rozkładał na czynniki pierwsze te pierwsze reformy. Na pewno Mazowiecki przewrócił okrągły stół w sensie gospodarczym, bo okrągły stół był roszczeniowy. To były zapisy opozycji, która rości sobie od państwa. Na przykład indeksuje płace. Natomiast Mazowiecki był w epoce odpowiedzialności za państwo. To przełączenie się od roszczeń wobec nie swojego państwa do odpowiedzialności za nasze państwo. Niezwykle trudny epizod polskiej historii. Ja też miałem ten epizod, bo byłem prawdopodobnie wrogiem numer dwa. W pewnym momencie wyręczyłem Balcerowicza. To się da opowiadać jako serię anegdot, ale to były trudne czasy, bo mamy 30-lecie giełdy. Przecież ja siedziałem jako minister przy biurku głównego cenzora PRL-u przy ulicy Mysiej. Myśmy wzięli budynek po cenzurze przy ulicy Mysiej. Ostatni zapis cenzora PRL-u to był zapis na słowo prywatyzacja. Jego wręczył przy tym samym biurku człowiek od prywatyzacji. Stamtąd było widać budynek KCPZPR, z którego wynoszono rozmaite papiery. No tośmy z Rozłuckim wymyślili, że to jest wymarzone miejsce na polską giełdę, która właśnie świętuje w bardzo złym nastroju swoje 30-lecie. Ale to był znowu bardzo pragmatyczny wybór, bo wszystkie siedziby partii komunistycznych były doskonale wyposażone w łącza komunikacyjne i to było potrzebne akurat w tym centrum giełdowym. Także i z jednej strony rewanż historyczny, ale z drugiej strony bardzo pragmatyczny wybór. I proszę naprawdę teraz nie oczekiwać, że wejdę w rozmaite wskaźniki, które będą charakteryzowały te pierwsze kroki reform. Proszę też mieć świadomość, zwłaszcza młodzi ludzie, że w nas nie było żadnego samozadowolenia. Odwrotnie, myśmy mieli poczucie braku doświadczeń administracyjnych. Nikt z nas, który wziął się za te reformy na początku lat 90., nie miał doświadczenia w kierowaniu dużą organizacją. Myśmy weszli we wrogie sobie albo niechętne struktury organizacyjne. To ja miałem tylko takie szczęście, że budowałem w oparciu o jakąś młodzież właśnie, bo to jest mniej więcej ta skala wieku przeciętna była wtedy w administracji koło 60, a ja miałem zespoły ludzkie, które miały średnio 25-30 lat. Poczucie misji, duży bałagan w papierach oczywiście, typowy dla tego wieku, ale rzeczywiście takie były uwarunkowania i dlatego nie było żadnego powodu do samozadowolenia. Było przynajmniej u mnie potężne poczucie samoograniczenia, ograniczeń, które ciążą na ludziach, którzy wchodzą w zarządzanie państwem i w dodatku w tak radykalną przebudowę państwa, nie mając wcześniej doświadczeń administracyjnych. Patronował temu w tych pierwszych krokach Tadeusz Mazowiecki, i w gruncie rzeczy w jakiś sposób zapłacił polityczną cenę za reformy gospodarcze. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny temat. Duży kontrast między krytyką państwa, recenzowaniem, polityką, a odpowiedzialnością za państwo. To ta rewolucja wręcz mentalności politycznej. Patrzę się na Adama Szymona. Jesteście naszymi współgospodarzami i też głosem naszych internautów. Czy pojawiły się jakieś pytania do naszych gości? Prosimy. Jak na razie mamy przesłane pytanie, które dostaliśmy wcześniej od naszych widzów, ale jeszcze czekamy na pytania z czatu. Ja przeczytam te, które dostaliśmy wcześniej i będziemy później przechodzić płynnie do tych, które otrzymywaliśmy w komentarzach na przykład na Facebooku. I ja zacznę od tego pytania, dlaczego w polskim społeczeństwie nie wykształciły się autorytety, które powinny inspirować społeczeństwo do postaw proobywatelskich. Ja tutaj, w takim rozumieniu autorytetów właśnie proobywatelskich, a nie jako patriotów, ponieważ no ja osobiście na przykład nie lubię słowa patriota, ponieważ w obecnym czasie ma takie mocno negatywne nacechowanie, jest wykorzystywane przez szereg ugrupowań politycznych i dlatego wolę o wiele bardziej słowo obywatel, które jednak nie wyciąga jednej
jednostki poza społeczeństwo jednak pokazuje, że jednostka jest elementem społeczeństwa. Jeszcze pytania może? Jeszcze drugie jakieś pytanie? Tak, no mam pytanie wprost skierowane do profesora Andrzeja Friszkę. I czy polityczny geniusz Mazowieckiego nie opierał się na znakomitym połączeniu wartości, które dzisiaj wydają się nierealne? Bo jak wiemy, Tadeusz Mazowiecki był działaczem, katolickim działaczem, dążącym do otwartości i zjednoczenia z Europą, który przy tym jednocześnie czuł się odpowiedzialny za Polskę. Zacznijmy może od tego pytania Szymona, czy reprezentowany przez Szymona Andrzeju Floszy, profesor Friszke. Nie. Dobrze, ja myślę, że to jest też dobre pytanie, które nam pozwala uzupełnić tą sylwetkę Mazowieckiego. Bo oczywiście ja z nim nieraz rozmawiałem albo słyszałem, jak on się wypowiadał właśnie w sprawach takich, co to znaczy być katolikiem. No właśnie. I na czym polega wiara? Po pierwsze, on był katolikiem i chrześcijaninem bardzo głębokim i bardzo to w nim było istotne, a zarazem nie na pokaz. Nie na pokaz. W jego myśleniu, właśnie o poczuciu odpowiedzialności za to, co on robi, za to, co on mówi, za to, co z tym, co robi, z tą polityką dalej będzie, był bardzo silnie obecny. Ten element, jak to się ma do mojej wiary i do mojej odpowiedzialności wobec Pana Boga. Po prostu odpowiedzialności wobec Pana Boga. Mazowiecki był człowiekiem, który tą etykę chrześcijańską, takie bezpośrednie odniesienie do tego, jak Pan Bóg na to patrzy, co ja robię, on odnosił jakby na bieżąco w jakimś sensie. To mu towarzyszyło przy różnych działaniach i powodowało też między innymi, nie tylko z przyczyn osobowościowych, że on się nie mógł posuwać do pewnych gier, do kłamstwa, do cynizmu, do, że tak powiem, takich rzeczy w polityce, które czasem się uważa, że one są niezbędne i do polityki przywiązane. No nie, on tego nie mógł, bo to poczucie odpowiedzialności wobec Pana Boga i wobec w świetle Ewangelii, to w nim było na co dzień. I on o tym myślał. Wiadomo, że czasem trzeba podejmować decyzje ryzykowne, które, to już tak wychodzę krytykom naprzeciw, które mogły powiedzieć, że no czasem robił rzeczy, które, prawda, Panu Bogu by się nie mogły podać, bo ludzie na przykład w wyniku planu Balcerowicza tracili pracę i tak dalej, no to jest niechrześcijańskie. Ale w takich sytuacjach to u niego był też ten element ważenia, co może przynieść gorsze jeszcze rezultaty. Czasem trzeba podjąć decyzje, które są bolesne, również dla pewnej grupy ludzi, bo tego wymaga większe dobro, również w takim sensie egzystencjalnym kraju, społeczeństwa i warunków życia ludzi. Więc to jest bardzo istotny jego rys, ten, że tak powiem, religijno-katolicki. A jeżeli teraz, prawda, oderwiemy się na chwilę od tego, co się zwykle łączy dzisiaj z tym, co głoszą ludzie, którzy mówią o sobie, my jesteśmy katolikami, no on tak by siebie nie określił i zawsze się, że tak powiem, pilnował, żeby go, że tak powiem, nie znaleźli gdzieś i nie sfilmowali, nie... To go krępowały takie rzeczy, że on się modli czy klęczy. No nie, no to, że tak powiem, nie będzie robił reklamy z Pana Boga. To w nim było bardzo silne. I chcę jeszcze powiedzieć, że czy to są wartości nierealne, bo to w takim kontekście zostało powiedziane. Otóż mnie się wydaje, że nie, że jeżeli popatrzymy na podejście do Pana Boga, religii i chrześcijaństwa głębokie, to ono nieraz w historii Europy dawało bardzo ważne politycznie i dobre rezultaty. Mazowiecki zresztą tego był świadom. Unię Europejską, jeszcze to nie była Unia Europejska, tylko Europa, wspólnota węgla i stali, prawda, ten początek ruchu europejskiego, zresztą nie tylko sama wspólnota.
no to fundowali działacze katoliccy. Adenauer był w pełni świadomym katolikiem, Schumann był w pełni świadomym katolikiem, prawda, De Gasperi, Włoch, to wszystko są katolicy. Dlaczego oni to robili? Ze świadomości, że tak powiem, że to jest właśnie odpowiedzialność chrześcijanina w epoce po II wojny światowej, kiedy Europa w zasadzie została zniszczona przez nacjonalizm, przez egoizmy narodowe, przez rozszalałe ideologie, prawda, które miały poczucie, że mają jedyną prawdę. To jest dokładnie antychrześcijańskie, tak nie wolno. Więc to u Mazowieckiego było bardzo silne. To tak samo jak mówimy, prawda, dlaczego on pojechał do Jugosławii, prawda, i dlaczego był sprawozdawcą. No przecież nie dlatego, że to mu przynosiło jakieś profity, tylko dlatego, że miał tu poczucie bardzo właśnie głębokiego chrześcijańskiego obowiązku, żeby móc zrobić co może, żeby zatrzymać ludobójstwo, niesprawiedliwość, zbrodnie, prawda? Nie wolno milczeć w takim momencie. Jakbyśmy mieli troszkę więcej czasu, to byśmy mogli, że tak powiem, tą publicystykę Mazowieckiego zobaczyć. On się tam wielokrotnie odwołuje. Poczucie odpowiedzialności, chrześcijańska odpowiedzialność w polityce, tak to on nazywał. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo ona jest ważna, i to ważna w całokształcie. Otóż pamiętam takie dyskusje z 79 roku, jeszcze zanim się wszystko zaczęło z Solidarnością. I to był taki moment, kiedy w środowiskach katolickich istniał taki dylemat. Czy katolicy, ci, którzy, no katolicy w PRL-u, mogą myśleć o jakimś układzie z partią komunistyczną, Kościół Partia, na mocy której Kościół i katolicy otrzymają większe prawa, większe stowarzyszenia, więcej pism, prawda, możliwości kariery w aparacie państwowym. Przynajmniej teoretycznie takie rzeczy padały, no, reprezentowały tą linię, prawda, pewne legalnie działające ugrupowania. No były dyskusje, pamiętam takie. Czy katolicy powinni iść na układ z komunistami, jeżeli komuniści zechcą? Mazowiecki na to odpowiadał bardzo stanowczo. Nie wolno. Nie wolno wykorzystywać takiej przewagi i zbudować systemu przywilejów dla pewnej grupy obywateli. Trzeba walczyć o demokrację całego państwa, różnych struktur. Jeżeli obywatele otrzymają szersze prawa, to i katolicy na tym skorzystają. Założą swoje stowarzyszenia, będą upominać się o swoje prawa, założą szkoły, założą gazety. Trzeba walczyć o prawa dla wszystkich. I to jest myślenie, które potem jest bardzo ważne i w Solidarności, i w gruncie rzeczy w Unii Demokratycznej, prawda, po 89 roku. Mazowiecki nigdy nie uważał za właściwe tworzenie partii wyznaniowych. To zawsze miał być ruch obywatelski, w którym jest miejsce i dla bardzo głęboko wierzących katolików, no i dla tych, którzy nie są wierzący, ale mamy z nimi wspólnotę wartości politycznych, etycznych, moralnych, prawda? Są to ludzie, że tak powiem, wysokiego morale. I teraz ostatnią rzecz, bo chcę to wepchnąć jakby, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo też pamiętam takie rozmowy z nim i jak mówimy o roku 89, o rządzie Mazowieckiego, to on był człowiekiem, który przeforsował tak szybką demokratyzację polskiej prowincji przez ustawę samorządową. Ustawa samorządowa, która nie jest oczywista z punktu widzenia i okrągłego stołu, i tego, co jest tam podpisane, i jakby tego nieszczęścia gospodarczego, o którym Janusz Lewandowski mówił, który ten rząd odziedziczył. W tym momencie wejście z reformą samorządową mogło być ryzykowne z różnych przyczyn. Niemniej Mazowiecki bardzo o to się starał i przypominam, wybory do samorządu na nowych ustawie, na nowych zasadach odbyją się już w maju 90 roku, czyli parę miesięcy po początku transformacji. Dlaczego?
Dlatego, że to było przez Mazowieckiego też uważane za szalenie ważne, że ludziom trzeba oddać możliwość stanowienia o sobie i uczenia się. Uczenia się odpowiedzialności za swoje otoczenie, za swoją gminę, za swój świat, realizowania się. To jest przy zarzutach, które się formułuje dzisiaj tak bardzo, prawda, że to od góry, to elity, to prawda, oni tam sobie sami się porozumieli, robili kraj tak jak chcieli, tam, a o ludzi nie pytali. Więc odpowiadam, pytali. I ta reforma samorządowa była właśnie pomysłem na aktywizowanie ludzi, na danie im pola aktywności, na zagospodarowywanie państwa i na uczenie się tego państwa. Na uczenie się tego państwa, czym jest życie publiczne, odpowiedzialność za słowo, za pieniądze, za inwestycje, które się podejmuje, za szkoły, które są na naszym terenie i tak dalej. To jednym słowem był polityk, który tą stronę obywatelską miał bardzo mocno ugruntowaną w swojej tożsamości. Władysław Frasyniuk. No ja bym powiedział, że wszystko to, co powiedział w ostatniej minucie Andrzej, powoduje, że w mówieniu o Mazowieckim polski katolik jest trochę obrazą dla Mazowieckiego, dlatego że jeśli Mazowiecki był katolikiem, to był europejskim katolikiem. Ale powiedziałbym, raczej był chrześcijaninem. Jak się czyta biografię, już nie mówię o rozmowach, jak się czyta biografię, to widać, że Mazowiecki jest w konflikcie z polskim kościołem katolickim od samej młodości. W nieustannym konflikcie. I umarł. Umarł z taką porażką, że zawiódł się na kościele polskim. To była moja jedna z ostatnich rozmów, kiedy zapytałem Tadeusz, co było twoją największą porażką? Kościół. Kościół był największym zawodem. I teraz jak się patrzy na Tadeusza Mazowieckiego, dlatego ja, no wszystko to, co powiedziałeś Andrzeju, jest sprzeczne, że tak powiem, ze sposobem myślenia polskiego kościoła katolickiego. Ta otwartość, to by weźcie, twórzcie, kreujcie, miejcie wpływ na siebie i na swoje otoczenie, jest sprzeczne z tym, co mówi kościół katolicki od zawsze, odkąd ja się urodziłem w Polsce, nie wiem jak było wcześniej. Więc Tadeusz Mazowiecki był tak daleko ostrożny w sprawach wiary, że pamiętam jego olbrzymi opór, żeby się zapisać do międzynarodówki chadeckiej. On się długo przed tym bronił. Przekonali go koledzy, nie on. I pamiętam, że jak ja doprowadziłem w partii do tego, żeśmy wyszli z chadeckiej partii i zapisaliśmy się do liberalnej, to on dokładnie tak samo protestował. Dlatego, że on uważał, że obywatelskość to jest ta cecha, którą trzeba nauczyć Polaków. Takie poczucie jakby wiary w siebie. Stań się wolnym człowiekiem, kreuj, kreuj. I wydaje mi się, że to jest, że tak powiem, że ten Mazowiecki jest bardzo spójny, bo to wszystko, co nazywamy tym fenomenem polskiej solidarności, no to jest właśnie, zostań wolnym obywatelem. Wolność, odpowiedzialność za słowo. Jakby zastanawiamy się, dlaczego Mazowiecki nie został drugi raz premierem, to mnie Wałęsa poprosił. Ja rozmawiałem z Tadeuszem Mazowieckim. I Wałęsa mówi, Władek, powiedz mu, że go strasznie cenię. Niech on zostanie premierem. To jest świetny rząd. I Mazowiecki mi wtedy powiedział, Władku, jesteśmy w nowej sytuacji. Osoby publiczne własnym ciałem muszą demonstrować, jak się należy zachowywać. To jest zasada, którą trzeba wprowadzić. Ja wiem, że być może lepiej byłoby, gdybym został premierem. Ja wiem, że Wałęsa będzie ze mną dobrze współpracował. Zasada. To państwo, to społeczeństwo potrzebuje zasad. Ja bym powiedział, Mazowiecki, człowiek zasad. Nie wiem, czy wierzący, czy niewierzący. Na pewno człowiek zasad. Jeszcze jedną rzecz, na którą zastanawiam się, że wyście nie zwrócili uwagę. Preambuła. No wybitny tekst. Właściwie tekst, który cały czas żyje. Tekst, wobec którego ja byłem przeciwny. Ja pamiętam, wewnątrz naszej partii był duży opór do tej preambuły. Zwróćcie uwagę, no fenomen Mazowieckiego. Jak on daleko widział. Jak on się zabezpieczał. Jak wiedział, że ta demokracja łatwo się może zarazić, łatwo się może wykoleić. To niebywałe. No, muszę wam powiedzieć, że ja mam dzisiaj 67 lat i na nowo odkrywam obecność Tadeusza Mazowieckiego, no właśnie przez tą preambułę, wobec której byłem przeciwny. No dzisiaj na każdej demonstracji tekst najbardziej słuchany to jest preambuła Tadeusza Mazowieckiego. Andrzej Przeziecki, proszę. Ja króciutko, jeśli chodzi o preambułę, zgoda, aczkolwiek tu trzeba oddać współautorstwo Stefanowi Wilkanowiczowi,
z krakowskiego znaku, od którego Mazowiecki zapożyczył trochę ten tekst, ale też chciałem zwrócić uwagę na dwie, właśnie może chrześcijańskie, a po prostu ludzkie cechy Mazowieckiego i dwa wydarzenia też z jego biografii już tej późniejszej, to znaczy no, to tutaj, co było mówione o Lechu Wałęsie, no przecież ta kampania z 90 roku była bardzo brutalna, bardzo mocna i Mazowiecki wyszedł z niej obolały. Bardzo obolały, tak? To były pierwsze chwyty brudne, antysemickie, różne pomówienia padały w tej kampanii. I druga sprawa to jest no, rozpad jego partii, którą stworzył i zbudował i to, że ekipa późniejszej Platformy Obywatelskiej w jakiś sensie zatopiła Unię Wolności, czy ci politycy wyszli z Donaldem Tuskiem na czele i stworzyli nową partię. I co? I na koniec Mazowiecki, na koniec życia był pogodzony zarówno z Lechem Wałęsą, jak i z Donaldem Tuskiem, z którym współpracował, z którym się spotykał. To znaczy on w imię pewnych wartości no, był w stanie zakopać topór wojenny, był w stanie się pogodzić, był w stanie w imię współpracy osobiste urazy, bo ja nie mówię o politycznych, ale nawet osobiste urazy, był w stanie puścić w niepamięć, powiedzieć, co było, to było, ale współpracujmy, tak? Nie mówię o tym wielkim kompromisie, kiedy był przy okrągłym stole z ludźmi, którzy go wcześniej internowali, bo Władysław Frasyniuk też był przy tym stole i też to był wielki kompromis, ale ja mówię o takich odczuciach ludzkich, polityka osobistych. On też potrafił przejść do porządku dziennego nad swoją dumą, czy nad swoją jakąś urażoną własną miłością dla jakiegoś dobrego wspólnego celu. I to też jest taka lekcja, którą warto pamiętać. Chciałem podchwycić pytanie, które Adam postawił, chyba najtrudniejsze. Mówimy o polityku, który bardzo dobrze czuł znaczenie społeczeństwa obywatelskiego, gigantyczny wysiłek w to włożył i oczywiście inni. Dlaczego dzisiaj właśnie mamy tak słabe społeczeństwo obywatelskie? Albo dlaczego, tak to zrozumiałem, te proobywatelskie postawy nie są aż tak popularne. I dlaczego nie mamy autorytetów, które za tym stoją? W sensie nie wykształciły się u nas w naszym społeczeństwie takie autorytety bardzo uniwersalne. Bardzo trudne pytanie. Kto chciałby odpowiedzieć? Aniu może na to pytanie? Króciutko. Janusz? Jak trudne, to kobieta oczywiście. Wy już dużo mówiliście, także Aniu może. Ja jeszcze może jednak chciałabym wrócić do tego poprzedniego wątku i chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę Tadeusza Mazowieckiego, znaczy taką jego niesłychaną skromność i zwyczajność, bo to jest człowiek, który na przykład do końca życia jeździł tramwajem. Można było premiera Polski spotkać w warszawskim tramwaju, co mnie niesłychanie zdumiewało, jakże przecież inni jeżdżą limuzynami. Druga rzecz to jest to, że jest pochowany w Laskach, na małym cmentarzyku, nie na Wawelu, choć jego dokonania dla Polski są bardzo ważne i jak przypominam sobie w ogóle pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego, no to była jakaś niesłychana uroczystość no właśnie w takim wymiarze. Taka ludzka, obywatelska. Ludzka, nie politycznym. Nie dygnitarzem. Właśnie, tak, nie był dygnitarzem. A nie był to, nie można też powiedzieć, że to był pogrzeb prywatny dla tylko bliskich. To był pogrzeb, który przyciągnął przyjaciół, jego prawdziwych współpracowników, którzy jednocześnie byli przyjaciółmi. Był niezwykły przez to. A wracając do pytania, dlaczego nie ma w Polsce autorytetów, ja myślę, że my ciągle po prostu jesteśmy w epoce zmiany, transformacji. Żeby wykształcić autorytety, to potrzeba ogromnej kultury politycznej. No wciąż tego szukamy. I te autorytety są, tylko one są jakoś niesłychanie rozproszone, więc przecież Tadeusz Mazowiecki jest autorytetem dla wielu osób, które może w tej chwili nie odgrywają w polskiej polityce pierwszorzędnej roli, ale zapewne kiedyś przejmą władzę, więc potrzebujemy czasu. Janusz Lewandowski. W warunkach wojny domowej autorytety polityczne są niemożliwe. To jest mission impossible.
Natomiast to, co jest klęską polskiej demokracji, to jest zabijanie autorytetów pozapolitycznych. Takim autorytetem był Owsiak, ale jego można zamordować. Takimi autorytetami były wielkie postacie polskiej kultury, niezwykle istotne właśnie jako punkt odniesienia, jako swego rodzaju miara moralna, ale też można je zamordować w warunkach tak silnego podziału politycznego. A inną, znacznie ważniejszą jeszcze kwestią jest rzeczywiście to umieranie polskiej demokracji po 30 latach bardzo płytko zakotwiczonej demokracji i instytucji demokratycznych. No i tu na ten temat napisano już bardzo wiele, mianowicie jak łatwo o nostalgię za utraconym rajem socjalizmu właśnie na tych terenach postkomunistycznych, jak łatwo odgrzewać takie godnościowe wymiary istnienia społecznego, odmrażać tożsamości etniczne, plemienne. To się dzieje w Polsce i nie tylko w Polsce, dlatego ta jesień, ta rocznica jesieni ludów z 1989 roku właściwie wszędzie była bardzo smutna. To była radosna jesień ludów 1989. Wydawało się, że to jest koniec historii, ale historia wróciła w bardzo brzydkiej postaci, bo właściwie jeżeli ja pamiętam te obchody w Czechach, w Słowacji, w Polsce i w innych krajach, to one się działy w atmosferze głębokich podziałów i sporej inicjatywy środowisk nacjonalistycznych, ksenofobicznych, niestety. To jest na inną rozmowę, zdaje się. Szymon, jeszcze głos naszej publiczności. Pytanie. Tak, myślę, że on bardzo fajnie spina tą debatę, ponieważ odwołuje się do współczesności, łącząc ją właśnie z postacią Tadeusza Mazowieckiego. I myślę, że skieruje do dyrektora właśnie osobiście. I czy model demokracji budowany przez tak zwaną ekipę Mazowieckiego nie został pogrzebany, czyli właśnie ten model zbudowany na dialogu, szacunku, otwartości na Zachód i myślę to, o czym dzisiaj trochę mało mówiliśmy, a też jest bardzo istotne, a mianowicie twardych, ale dobrych i partnerskich relacjach z Niemcami. I aż kusi, myślę, żeby powiedzieć, czy od pewnego czasu od tego modelu nie odkreśliliśmy się właśnie grubą linią. To rzeczywiście fundamentalne pytanie. Ja może odpowiem tak. Z mojego pozapolskiego doświadczenia dziwię się, że dużo się mówi o tym, jaki wpływ ma społeczeństwo obywatelskie na politykę. Co ja doświadczyłem w zachodnich demokracjach, to właściwie istnieje tylko społeczeństwo obywatelskie odpowiedzialne za państwo. Polityk aktywny nie jest po drugiej stronie barykady. Współtworzy społeczeństwo obywatelskie, codziennie o nie dba. To nie jest dialog via Twitter, Facebook, to nie jest kreacja, to są te przypadkowe, skromne dialogi i wydaje mi się, że chyba tu nam się coś nie udało, ale tutaj zgadzam się z Anią, my jesteśmy cały czas w transformacji, cały czas tworzymy, kształtujemy naszą kulturę polityczną. Także brakuje mi może w tym pluralizmie politycznym takiego poczucia współodpowiedzialności za wszystkie sfery. Państwo nie będzie się rozwijało, nie będzie funkcjonowało, nie będzie dobrobytu, jeśli będzie permanentna kontrola, krytyka władzy, a władza to też jakby rozwój, prawda? To też jakby czerpanie z permanentnie rozwijających się kompetencji. I tutaj wracamy do Tadeusza Mazowieckiego. Tutaj w tej biografii to się wszystko łączy. Wydaje mi się, nie tylko się spotyka w 89, 90 roku. Ja kończąc chciałem nawiązać do biografii Andrzeja. Andrzej powiedział, że napisał między innymi tą biografię, aby ta spuścizna polityczna Mazowieckiego była wyraźna, widoczna, bo on sam nie dbał za bardzo o PR. Ale zwróciłeś uwagę, że rok przed śmiercią wydał bardzo ważną książkę. Rok 89 to jej tytuł, nawiązanie jakby do tego doświadczenia transformacji, ale pozostawił rozdział pod tytułem Otwarte sprawy Polaków. I to na zakończenie. 5 właściwie zadań dla nas i wydaje mi się, że te zadania, chciałbym je króciutko przedstawić, są bardzo aktualne i tym zamknąć.
Po pierwsze, sprawiedliwość społeczna. Tak, ona musi być permanentnym celem, ogarnąć jak największą ilość społeczeństwa w rozwoju ekonomicznym, społecznym. Po drugie, o tym dużo mówiliśmy, poszanowanie pluralizmu przez Kościół katolicki. Kościół katolicki broni dogmatów, ale jednocześnie musi akceptować inne punkty widzenia. To mówił właśnie katolik. Polska w Europie, Szymon zwrócił uwagę, Mazowiecki powiedział wprost, nie bardzo wierzy w państwo europejskie, ale niezależnie od tego potrzebujemy tożsamości europejskiej i to Europy, która nie jest jednolita. Ona musi być dla nas Polaków inna, wielobarwna, zróżnicowana. Musimy wytrzymać ten pluralizm kulturalny Europy. Nie mówił o Europie tylko chrześcijaństwa. Potem czwarty punkt, kultura polityczna, dobro wspólne nad interesem partii. I ostatnia rzecz to punkt, który sformułował w formie pytania, czy polskość jest w ogóle reformowalna. Uważał, że musimy polskość dalej zmieniać. Nie będę cytował strasznych słów na temat naszych deficytów, naszej kultury, ale na końcu powiedział, napisał piękne zdanie. Konieczny jest rozwój polskości w takim kierunku, aby polskość włączała się w debaty uniwersalne, abyśmy dbali o nasz interes, ale też mieli przed oczyma cały świat. Pięć punktów otwartych spraw Polaków Tadeusza Mazowieckiego z 2012 roku. Wydaje mi się, że to piękny prezent dla nas od Tadeusza Mazowieckiego. Niestety każda dobra debata ma swój koniec, szczególnie internetowa. Dziękuję bardzo serdecznie naszym gościom z całej Polski i przekazuję głos profesorowi Rachoniowi. Dziękuję bardzo panelistom, nie wykluczając oczywiście moderatora. Dziękuję Adamowi i Szymonowi. Również chcę podziękować bardzo gorąco koleżance Magdalenie Hargin-Jaszcza z całym zespołem technicznym, którzy byli w stanie ogarnąć to przedsięwzięcie. Jeszcze raz dziękuję, fascynująca debata. Już dzisiaj chcę Państwa zaprosić na 18 maja, gdzie będziemy mieli debatę, co z tą gospodarką. Dziękuję Państwu jeszcze raz. A jeszcze mam pytanie, bo rozumiem koledzy, że jeżeli były pytania od internautów indywidualne do panelistów, to będziemy w stanie przesłać panelistom te pytania internetowo. Tak? Tak, jak najbardziej. Świetnie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Andrzej, telefon.